Zimowa sceneria utrzyma się z nami jeszcze przez kilka najbliższych dni. Synoptycy prognozują intensywne opady śniegu, opady marznące oraz oblodzenia. Chociaż biały puch lecący z nieba jest niezwykle urokliwy, to jednak strażacy przypominają, że ten biały puch, który zalega na naszych dachach, może być bardzo niebezpieczny. O obowiązku odśnieżenia dachów, który spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków, przypominają również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Każdy właściciel obiektu jest zobowiązany do utrzymywania jego funkcjonalności i każdy dach ma określoną nośność i właściciel lub zarządca budynku powinien zadbać, żeby ta konstrukcja wytrzymała ten napór śniegu, więc jak takie są warunki jak teraz, to powinny być, ten śnieg powinien być cały czas usuwany na bieżąco. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych na bieżąco. Jak przypominają strażacy, przy odśnieżaniu należy również dbać o swoje bezpieczeństwo, dlatego warto pomyśleć o zleceniu odśnieżania specjalizującym się w tym firmom. My jako Straż Pożarna apelujemy do mieszkańców i zarządców budynku, żeby sprawdzali grubość pokrywy śnieżnej na dachu, aby wykluczyć wypadki, które zdarzają się na terenie całego kraju typu zawalenie budynków bądź uszkodzenie ściany nośnej budynku. Dlatego też namawiamy, aby każdy mieszkaniec powiatu opatowskiego zwracał uwagę na ten aspekt. 1 metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg. Śnieg mokry waży natomiast od 700 do 800 kg. 1 metr sześcienny lodu może osiągnąć wagę nawet do 900 kg. Z Białego Opatowa, Katarzyna Kaszluga.